10 największych koncertów w historii. Summer Jam at Watkins Glen. Jak pisze tuba.pl, na podobnej fali 3 lata później zorganizowano festiwal Summer Jam w Watkins Glen w stanie Nowy Jork. Impreza nawiązywała swoją formą do Woodstocku i tak samo jak on zaskoczyła organizatorów ilością widzów. Na występy m.in. Grateful Dead, The Allman Brothers Band czy The Band miało przyjechać około 200 tysięcy osób i tak też organizatorzy się przygotowali. Na miejsce stawiło się ponad 3 razy więcej widzów. Co ciekawe, festiwal zaplanowany był na jeden dzień. Ale dzięki fanom, którzy pojawili się na miejscu dzień wcześniej, aby oglądać próby muzyków, uznaje się go jako dwudniowy US Festival. Lata 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych były okresem My Generation. Z tego też powodu Steve Woźniak, jeden z twórców Apple, wyszedł z inicjatywą zorganizowania festiwalu, aby zachęcić pokolenie z lat 80 do zapoznania się z technologią i muzyką rockową. Festiwal po raz pierwszy odbył się we wrześniu 1982 roku w Narodowe Święto Stanów Zjednoczonych Labor Day. Kolejnym razem odbył się w maju 1983 roku w Święto Państwowe Memorial Day. Woźniak wyłożył fundusze na budowę najnowocześniejszej i największej sceny która stanęła w Glen Helen Regional Park w San Bernardino w Kalifornii. Rekordowa edycja to ta z 1983 roku. Festiwal zaplanowano na trzy dni, jednakże finalnie dodano dzień czwarty. Pierwszy dzień był dniem nowej fali, drugi był dniem heavy metalu, trzeci był dniem rocka, a czwarty dniem country. Choć impreza zanotowała 12 milionów dolarów straty, to zapisała się w historii tłumem 670 tysięcy ludzi na koncercie. M.in. YouTube, Van Halen i Davida Bowiego. Poland Rock Festival 2019, czyli Dawny przystanek Woodstock. Festiwal muzyczny organizowany przez Fundację Wielką Orkiestra Świątecznej Pomocy z pieniędzy uzyskanych od sponsorów i zdatków. 8 marca 2018 roku Jerzy Owsiak ogłosił, że ze względów prawnych nazwa przystanek Woodstock nie może być dalej używana a festiwal zmienił swą nazwę na Poland Rock Festival. Przystanek Woodstock wielokrotnie bił rekordy, a ostatni z nich to właśnie Poland Rock 2019. Stworzyliśmy trzecie co do wielkości miasto w Polsce. Według nas jest to 750 tysięcy osób, poinformował na konferencji prasowej Jurek Owsiak, organizator festiwalu. Według niektórych źródeł to właśnie tyle osób znalazło się pod sceną w trakcie koncertu zespołu Kult. New York Philharmonic Central Park. Filharmonia nowojorska to orkiestra symfoniczna znajdująca się w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Powstała w 1842 roku. Jest najstarszą istniejącą do dziś tego typu instytucją, a także jedną z najstarszych na świecie. Pierwszy koncert Filharmonii Nowojorskiej odbył się 7 grudnia 1842 roku, który zgromadził 600 osobową publiczność. Ekipa występuje co roku w Central Parku w Nowym Jorku i do historii przeszedł występ z 1986 roku. Otóż owy koncert obejrzało 800 tysięcy osób, co do dzisiaj jest rekordem wśród wykonawców muzyki klasycznej. Garth Brooks w Central Parku. Amerykański wokalista i autor piosenek country. Na uniwersytet dostał się dzięki stypendiom sportowym. Przez kilka lat był czynnym lekoatletą. Po studiach poświęcił się muzyce, a jego styl jest taką mieszanką rocka i country. W 1997 roku dał koncert w nowojorskim Central Parku. I pojawił się problem, ponieważ nikt nie był w stanie zliczyć, ilu ludzi oglądało występ. Finalnie po roku liczenia Nowojorska Straż Pożarna podała oficjalny wynik 980 tysięcy ludzi. The Rolling Stones w Rio de Janeiro Brytyjski zespół rockowy założony 12 lipca 1962 roku w Londynie są czwartym zespołem rockowym z największą liczbą sprzedanych wydawnictw muzycznych w historii Łącznie sprzedali około 250 milionów egzemplarzy. Festival Peace Without Border. Jak pisze tuba.pl, Peace Without Border to impreza odbywająca się na placu rewolucji w Hawanie, stolicy Kuby. Podczas jej drugiej edycji, która odbyła się w 2009 roku, wystąpiło 15 gwiazd z sześciu hiszpańskojęzycznych krajów. Najważniejszym występem okazał się koncert kolumbijskiego rockmana Juanesa, który o mało co nie doszedł do skutku ze względu na obawy artysty o swoje bezpieczeństwo. Impreza przyciągnęła półtora miliona osób, co stanowi prawie 1 dziesiątą populacji Kuby. Monsters of Rock Festiwal muzyczny o charakterze rockowym odbywający się co rok w różnych miastach. W Moskwie w roku 1991 koncert dały takie grupy jak ACDC, Pantera czy Metallica. Występ tych ostatnich trafia na tę listę. Otóż występ oglądało 1 600 000 ludzi. Ta edycja festiwalu była najsłynniejsza z powodu czasu i miejsca. Do Rosji powiało świeże powietrze z Zachodu, upadł mur berliński, zaczęto reformy, a kraj otworzył się na świat. Koncert był hołdem dla tych, którzy w wolnościowych zamieszkach stracili zdrowie i życie, a jednocześnie symbolem rozpoczęcia nowego rozdziału w historii Rosji. W porządku na imprezie pilnowały rosyjskie służby bezpieczeństwa, wojsko i milicja, czego skutkiem była ogromna ilość brutalnych pobić, bujek i interwencji lekarskich. W pewnym momencie koncert został przerwany, a organizatorzy zaapelowali o bardziej pokojowe zachowanie. Impreza skończyła się późnym wieczorem. Rod Stewart w Rio de Janeiro. Ponownie tuba.pl. 1994 rok był bardzo udany dla gwiazdy, głównie ze względu na wprowadzenie do prestiżowej Rock and Roll Hall of Fame. Jednak do historii przeszło to, jak spędził noc sylwestrową właśnie tamtego roku. Chodzi oczywiście o koncert na wspomnianej już plaży Copacabana, który obejrzało 3,5 miliona widzów. Przez prawie 3 lata był to największy koncert w historii. Jean-Michel Jarre, francuski kompozytor, performer i producent muzyczny, pionier muzyki elektronicznej, ambientu i New Age, znany również z organizowania koncertów, spektakli wykorzystujących na wielką skalę efekty świetlne, pokazy laserowe i sztuczne ognie. Koncert na Place de la Concorde w Paryżu w 1979 roku wysłuchało... Ponad milion osób i to był rekord, który żar pobił później jeszcze trzykrotnie. Ten aktualny ustanowił w 1997 roku, grając przed Uniwersytetem Państwowym w Moskwie, na imprezie z okazji 850 Urodzin Miasta. Wielkie show łączące muzykę z zapierającymi dech w piersiach efektami wizualnymi obejrzało ponad 3,5 miliona osób. Koncert w Moskwie odbył się tego samego dnia, co pogrzeb księżnej Diany, więc artysta zadedykował jeden z utworów właśnie jej, uczciły jej pamięć oraz poprosił o minutę ciszy. Właściwie chwilę później odbył się kolejny wielki koncert, był to 31 grudnia 1999 roku i miał on miejsce w Egipcie na pustyni niedaleko Gizy. Koncert ten Odbył się na cześć nadchodzącego tysiąclecia, a także zapowiadał nowy album i planowano, aby ten koncert był jeszcze większy. W występie opartym na mitologii starożytnego Egiptu, Wędrówce Słońca i wpływowi na ludzkość wzięło udział ponad tysiąc miejscowych artystów i muzyków. Niestety ten koncert nie zyskał większej liczby publiczności niż ten w Moskwie, jednakże warto wiedzieć, że takie wydarzenie miało miejsce. Artysta zresztą bardzo często wykorzystywał do realizacji swoich koncertów miasta czy budynki, które są w pobliżu sceny, co dawało naprawdę wyjątkowy efekt. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie następną dyszkę i koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie staram się codziennie dodawać nowe odcinki. I zapraszam Was również na Instagram Światowej Historii, który niedawno ruszył. Są tam publikowane zarówno ciekawostki, jak i making of nagrania z za kulis, właśnie ze światowej historii, czy też czasami ze światowej dyszki. Dziś naprawdę. Wyjątkowo bardzo chciałbym Was zaprosić na światową historię, ponieważ pojawiła się relacja z premiery serialu Świat w Ogniu, która została zorganizowana przez BBC i byliśmy tam i nagraliśmy dla Was relację. A ogólnie serial bardzo polecam, bo jest dobry. Także jeśli ktoś tylko interesuje się historią II wojny światowej, czy też po prostu serialami, to na pewno jest to materiał dla niego. Także zapraszam, trzymajcie się. Cześć.